W minioną sobotę zmarł Wojciech Zabłocki, medalista olimpijski w szermierce i architekt. To dzięki jego projektowi powstała hala sportowa Mosir przy Alei Partyzantów w Puławach. Wojciech Zabłocki w młodości brał udział w 4 Igrzyskach Olimpijskich, na których zdobył drużynowo 3 medale w konkurencji szablistów. Był również profesorem architektury, specjalizował się zwłaszcza w projektowaniu obiektów sportowych jak hala w Puławach. Prywatnie Zabłocki był mężem zmarłej 3 lata temu aktorki Aliny Janowskiej. Wojciech Zabłocki odszedł dzień przed swoimi 90. urodzinami.